To były miesiące walki o poprawę jakości polskiej ochrony zdrowia. Zakończyły się podpisaniem porozumienia między ministrem zdrowia a lekarzami rezydentami. Podsumowujemy rok 2017, widziany oczami młodych medyków. Pani doktor, jeden z postulatów lekarzy tak naprawdę w ostatnich latach, bo to nie jest kwestia roku czy dwóch, to jest podwyższenie nakładów na służbę zdrowia w Polsce. Ma się to zmienić, ma być trochę lepiej. To jest dobry prognostyk? Co młodzi lekarze sądzą na ten temat? To jest znakomita podstawa do poprawy finansowania ochrony zdrowia. No, udało nam się przyspieszyć dzięki naszej akcji protestacyjnej, udało nam się przyspieszyć zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Taki poziom postulowany przez nas, czyli 6,8% PKB, miało zostać osiągnięty za 36 lat, natomiast nam się to udało przyspieszyć. 6% zgodnie z porozumieniem powinniśmy osiągnąć w 2024, w zasadzie do 1 stycznia 2024 roku. Jaka przestrzeń, czy jakie przestrzenie w pierwszej kolejności tego zastrzyku gotówki, w dużym cudzysłowie mówiąc, potrzebują? Jednym z naszych postulatów było zmniejszenie kolejek, prawda, zwiększenie ilości kadry medycznej. Myślę, że spora część środków będzie przeznaczona na kształcenie kadry. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie będą decyzje ministerstwa w tym względzie. Myślę, że nie ma tutaj takiej gałęzi, która by tego dofinansowania nie wymagała. Co panią najbardziej cieszy, jeśli myślimy o tym porozumieniu czy konsensusie pewnego rodzaju, który udało się wypracować dzięki również waszej aktywnej działalności? Co to oznacza? Czy będziesz faktycznie lepiej w tej polskiej służbie ochrony zdrowia? Najważniejszą chyba rzeczą, którą nam się udało osiągnąć, to jest po pierwsze jedność środowiska. To jest po drugie to, że zostaliśmy dostrzeżeni, przestaliśmy być negatywnym bohaterem, przestaliśmy być przysłowiowymi chłopcami do bicia. Pacjenci poparli nas, staliśmy się równorzędnym partnerem do rozmów dla strony rządowej. Te problemy ogólnopolskie to proste przełożenie do Warmii i Mazur. Rzeczywiście jest też tak, że one na Warmii i Mazurach są. Co jest tutaj największym problemem? Braki kadrowe. Nie mówię tutaj o Olsztynie. Olsztyn jako miasto wojewódzkie może nie tak bardzo to odczuwa, natomiast mniejsze miejscowości borykają się z ogromnymi problemami. Wystarczy wspomnieć o szpitalu w Morągu, o szpitalu w Giżycku. Szpital w Mrągowie ma na przykład olbrzymi problem z obsadzeniem dyżurów w karetkach specjalistycznych. Co w takim razie może rozwiązać ten problem? Bo no myślę sobie, że ten napływ nowej kadry to jest kwestia kilku, może kilkunastu lat. Jak zadziałać teraz? Co zrobić już? Poprawa warunków zatrudnienia na pewno przyczyniłaby się do rozwiązania problemu. Myślę, że wyjście kierowników, włodarzy tychże placówek do studentów, do lekarzy stażystów, przedstawienie swojej oferty, uatrakcyjnienie swojej oferty, myślę, że tutaj by dużo dała, dużo zmieniła. Można by się zastanowić nad przedstawieniem tej oferty lekarzom spoza naszego województwa, nad szerszym rozpromowaniu takich małych jednostek jako miejsc, gdzie można bardzo szybko zdobyć samodzielność i nauczyć się tak naprawdę prawdziwej medycyny, nie takiej koniecznie klinicznej. Jeśli sobie grubą kreską oddzielimy ten trudny rok 2017, spojrzymy, mam nadzieję, z optymizmem trochę w przyszłość, czego możemy się spodziewać w tych najbliższych miesiącach? Już dwa praktycznie za nami, ale co dalej? Mamy szczerą nadzieję na bardzo duży rocznik stażystów. Trzeba pamiętać, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski już wypuszcza swoich absolwentów. To są znakomicie przygotowani do zawodu młodzi lekarze. Bardzo się cieszymy, że duża część, znaczna część tych roczników decyduje się zostać w naszym województwie, także z optymizmem
patrzymy w przyszłość, rozwijamy my jako kadra, nasz Wydział Nauk Medycznych, nasz Wydział Lekarski. Myślimy, że to będzie dobry rok, również w kontekście porozumienia, które udało się osiągnąć. Czekamy na dalsze decyzje ministerstwa, czekamy na być może zastrzyk gotówki dla naszych placówek. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv